udziałem czterech zespołów, w tym jednego z Francji, odbył się turniej charytatywny w halowej piłce nożnej w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie Słupcu. Głównym celem turnieju było zebranie funduszy na leczenie byłego zawodnika klubu sportowego Piasta Nowej Rudy Stanisława Leśniarka. Organizatorami turnieju byli Urząd Miasta w Nowej Rudzie, Centrum Turystyczno-Sportowe oraz klub sportowy Piast Nowa Ruda. Pan Stanisław Leśniarek to nasz były zawodnik, długoletni zawodnik, który nie tylko grał w Piaście Nowa Ruda, ale również jako zawodnik był trenerem, a później tylko trenerem i prowadził nasze drużyny. Także zasłużony i piłkarz, i działacz sportowy. No my pamiętamy także o tych, którzy już nie prowadzą czynnego życia sportowego. Takie spotkanie jest po raz pierwszy w jego intencji, że tak powiem, organizowane? Tak, bo po prostu ta choroba gdzieś tam niedawno się gdzieś ujawniła i wiemy, że leki kosztują, częste wyjazdy na konsultacje, także no chcemy jakoś pomóc. My jako klub sportowy robimy małą zbiórkę, chcemy parę złotych przekazać, a z tego co wiem, to każdy z zespołów tutaj będzie uczestniczył w rozgrywkach, również te parę złotych gdzieś tam uzbierał. Mogę powiedzieć, że jestem ojcem chrzestnym z prowadzenia kolegi Stanisława Leśniarka do Piasta Nowa Ruda ze Stylonu Gorzów, gdzie jeszcze graliśmy wówczas w drugiej lidze. Także mówię, czuję się ojcem chrzestnym tego zawodnika. Ja byłem zawodnikiem, przez kilka lat byłem zawodnikiem Piasta Nowa Ruda, później zostałem trenerem grającym. No od 3-4 lat już dałem sobie spokój, powiedziałem, że wystarczy, już swoje zrobiłem dla seniorów. I z dziećmi można się tam jeszcze bawić, gdzieś tam załóżmy, nie? W Oldboyach pan chyba... W Oldboyach, tak. W Oldboyach gram w Śląsku od 15 lat. W turnieju brał udział jeden zespół z Francji, z miasta partnerskiego Nowej Rudy, z miejscowości Valence, Jowa Valers i 3 zespoły z Polski, Oldboye, ze Śląska Wrocław, Nowej Rudy i Piasta Nowej Rudy. Będą to mecze 2 razy po 10 minut, każdy z każdym, tak żeby powiedzmy, no... Każdy mógł ze sobą się spotkać i porywalizować, powiedzmy, w sensie stricte zasad sportowych. O tak. Czy jest pan zaskoczony tym dzisiejszym takim spotkaniem? No, jestem strasznie zaskoczony. Co pana spotkało dzisiaj? Oczywiście, no wiadomo, no, choroba nie wybiera. Jakoś tam jest układ, że człowiek zachorował. Ale nie spodziewałem się, że tylu przyjaciół przyjedzie na ten turniej, zagra dla mnie i będą mnie wspomagać. Zresztą przyjaciele z Wrocławia no, cały rok mnie wspomagają. Nie? Przyjechało nas około 12-13 osób. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w takim spotkaniu? Dlatego, że uważam, że Stasiu jest dla nas bardzo ważną osobą. Jest też po części z Wrocławia i chcemy mu pomagać we wszystkim to, co tutaj się dzieje na hali. A w jaki sposób dzisiaj chcecie mu pomóc? Mamy parę gadżetów do wylicytowania, oprócz tego jeszcze szykujemy oddzielne jakieś, że tak powiem, finansowe sprawy, także przyjechaliśmy tutaj jakoś jeszcze wspomóc go i grając również tutaj w tym turnieju, żeby ludzie przyszli, żeby ich tu przyciągnąć. Ja myślę, jestem cały czas optymistą, ruszam się tutaj z chłopcami, chodzę na spacery i tak dalej po górach. Chcę dojść do zdrowia, lekarze dają dużą nadzieję, bo w tej chwili, tak jak powiedziałem, przez pół roku brałem chemię co miesiąc, teraz przeszedłem na układ 2-miesięcznych, no i później pójdzie ta tomografia i być może, że choroba zostanie zaleczona. Ludzie żyją z takimi chorobami długie lata, mimo stwierdzenia, że mają załóżmy tego raka, a dalej żyją jeszcze i tak dalej, więc ja cały czas myślę, że go zaleczymy, że zwyciężymy kolejny raz i załóżmy i wrócę do normalnego życia. Czy chciałby pan wrócić do trenerki? Może do trenerki tej bardzo profesjonalnej to może już nie, bo tak jak powiedziałem, ja już chyba się wypaliłem, natomiast z dziećmi czemu nie? Mam tak duży bagaż doświadczeń, załóżmy, że dzisiaj większą przyjemność widzę we współpracy z dziećmi, w pokazywaniu czegoś, co człowiek nabył przez ileś tamten. Natomiast z seniorami, wie pan, to jest ciężka praca. To jest 20 charakterów i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś człowiek miał siły, to mógł to robić. Dzisiaj z dziećmi jest łatwiej, wydaje mi się, mimo że to też jest ciężka praca. Szczytne cele są zawsze widziane. Nie chcielibyśmy tego robić, powiedzmy, jeżeli zajdzie potrzeba w tym samym temacie, mówię, czyli dla pana Leśniarka, najprawdopodobniej zechcemy to powtórzyć.